Pierwszy weekend listopadowy oczywiście przynosi nam jeszcze refleksje po wszystkich świętych. Profesor Tomasz Ciesielczuk, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Dlatego, że wielu z nas w tej naszej tradycji, kulturze końcem października już sprzątała groby, zapalała znicze, lampki, jak to się kiedyś, prawda, też mówiło. Pierwszego i drugiego widzieliśmy, jak pięknie wyglądały te obrazki, prawda, z dronów pokazywane w telewizjach. Czasami na cmentarz, jak szliśmy wieczorem, widzieliśmy, jak pięknie te znicze płoną, palą się, ale właśnie chciałem pana o to zapytać, bo oczywiście w ciągu roku w naszej kulturze, w naszej tradycji zapalamy symboliczną lampkę, symboliczny znicz, natomiast tutaj jest ich ogromna ilość, bo trudno nawet to zmierzyć i nawet często idziemy i mówimy, tu jest rzeczywiście inna atmosfera, ale jest i dużo cieplej, jest czujemy inne to powietrze, prawda, w jakiś sposób właśnie przez to, co wydziela się z tych płonących zniczy. Czy to jest w ogóle w jakiś sposób w ogóle temat taki naukowy, co się dzieje przy takich przestrzeniach właśnie jak cmentarze, kiedy pojawia się taka ilość zniczy płonących, no, wydzielających, to one są w plastikowych w tej chwili bardzo często przecież też i różnego rodzaju formach. Tak, oczywiście, że jest to temat naukowy. Tak duża ilość płonących zniczy, piękna tradycja, to nie ulega wątpliwości, może wpływać negatywnie na środowisko w danym miejscu. Jeżeli spalamy parafinę bądź jakikolwiek inny wkład takiego znicza, powodujemy, że do atmosfery, do powietrza dostają się środki, które powstają jakby w czasie spalania. Związki chemiczne, które nie spaliły się całkowicie, między innymi węglowodory, które mogą oddziaływać toksycznie, jeżeli występują w dużej ilości. Natomiast jeszcze gorsza jest sytuacja, jeżeli ten właśnie plastikowa, ta forma, w której ten wkład jest, czyli ten pojemniczek, w którym jest parafina, zacznie się też palić. Takie sytuacje niestety się zdarzają. No często właśnie czujemy to, prawda? Gdzieś tam właśnie, że jest inny rodzaj powietrza, że coś tutaj się smędzi, jak to się u nas mówi. Tak, palący się plastik jest ekstremalnie niebezpiecznym dla zdrowia materiałem. Wydziela tak niesamowicie toksyczne substancje, silnie rakotwórcze, że powinniśmy tego oczywiście unikać. Płonący plastik nie spala się, tak jakbyśmy sobie pewnie tego życzyli, do dwutlenku węgla i wody. Dużo toksycznych związków, głównie węglowodory wielopierścieniowe, dioksyny i furany, które się wtedy pojawiają, wdychane wraz z powietrzem, oddziałują na nas toksycznie. Więc jeżeli na cmentarzu płonie tych zniczy, no chyba tysiące. Wtedy ta atmosfera jest faktycznie inna. Ten zapach, który odczuwamy, związki aromatyczne, które jesteśmy w stanie wyczuć, może kojarzą się nam fajnie, że to jest taki właśnie taki jesienny spacer, odwiedzamy naszych zmarłych znajomych czy członków rodziny. W związku z tym to jest ok, natomiast faktyczne oddziaływanie tych palących się zniczy na nas może być negatywne. Jeżeli byśmy przebywali w takiej atmosferze bardzo długo, na pewno toksyczne to oddziaływanie byłoby dużo silniejsze i mogłoby się negatywnie odbić na naszym zdrowiu. No właśnie, to czym to grozi tak naprawdę, chciałoby się zapytać? Robiliśmy badania, badając emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych właśnie w czasie Święta Zmarłych. Akurat wykorzystaliśmy takie ułożenie dni, że to Święto Zmarłych rozciągnęło się na tydzień. W związku z tym badania trwały tydzień. Adsorbowaliśmy na specjalnych adsorbentach te wielopierścieniowe węglowodory, które właśnie już były w powietrzu, czyli już były wyemitowane i faktycznie w porównaniu do miejsc kontrolnych, gdzie tych zniczy nie było, było tych węglowodorów dużo więcej. Są to związki rakotwórcze, między innymi do nich należy benzoalfapiren, który jest monitorowany w powietrzu i tak duża ilość płonącej parafiny, a więc materiału organicznego, który faktycznie no, bardzo pięknie się pali, wydziela ciepło i fajne światło, w dużej ilości może być szkodliwy, czyli może powodować, na przykład, jeżeli byśmy długo przebywali w takiej atmosferze, może powodować proces nowotworzenia. W związku z tym nie możemy się narażać, wdychając takie opary, w szczególności właśnie, jeżeli mamy do czynienia z tym no, nadpalonym bądź płonącym również plastikowym gdzieś tam opakowaniu, w którym ta parafina się znajduje. Oczywiście chwilowa wizyta na cmentarzu, to jest przecież 1, 2, 3 dni, prawdopodobnie nic nam złego nie zrobi. Aczkolwiek musimy zawsze też pamiętać, że stawianie
nie wiem, ogromnej ilości zniczy, mija się z celem. Pamięć chyba jest najważniejsza, w związku z tym odwiedzajmy groby, ale wydaje się, że nadmierna ilość tych płonących zniczy, no, chyba jakby nie jest konieczne. Nie, okay. Czyli częściej po prostu przebywajmy, odwiedzajmy swoich bliskich zmarłych, stawiając po tym jednym symbolicznym zniczu, jeśli nanieśmy raz i uznajmy to, że raz na rok wystarczy. Dokładnie tak. Profesor Tomasz Ciesielczuk był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.